byłam już na planie poprzedniej edycji The Voice of Poland, więc już trochę mi się udzieliły tam te emocje. Każdy uczestnik, który przychodzi do programu, przynosi ze sobą jakąś historię. I my w programie jesteśmy ciekawi, co się kryje za takim rodzajem śpiewania, jaka historia, jaki człowiek. Ja myślę, że w ogóle w prostocie jest siła. I to jest najważniejsze. I w momencie, kiedy mamy odwagę do tego, żeby tą prostotę pokazać, to tym wygrywamy. Dla mnie folk to jest w ogóle bardzo szeroko pojęta myśl. To się bierze od stricte rzeczywiście rzeczy ludowych, które można nazwać folkiem, aż po takie, gdzie tak naprawdę zostaje nam już tylko rytm folkowy. Śnie, jak wzbijam się prosto do gwiazd. Muzyka folk, mam wrażenie, jest trochę takim naszym znakiem przynależności do danej grupy kulturowej. I to jest fantastyczne, że to jest od nas silniejsze. To nie trzeba daleko szukać, tylko sięgnąć po prostu do ostatniej edycji Voice'a, gdzie przyjechała Ola Nizios z zespołem folklorystycznym. Ludzie Olę za to pokochali, za jej naturalność, za szczerość, za prawdę, która w niej była, bo ludzie szukają też tej naturalności, tej prawdy. A ta prawda była też w tej muzyce.